Obiektyw, dosyć drogi obiektyw, który robiłem kilka odcinków temu, to ten za złamaną płytą główną tu w środku, tak. O nie, płyta główna złamana. To ten za złamaną płytą główną. Coś takiego się połączy klejem i się poprowadzi ścieżki. Który poniekąd udało się zrobić, zaczął działać, ale mieliśmy problem z autofokusem i przesłoną. I pytaliście się, czy te tasiemki są dobre tam dalej, wszystko jest w środku dalej ok. I tam jest ok. Mając ten niepełnosprytny, niepełnosprawny obiektyw, który jest dosyć drogi, z bardzo, bardzo dobrej jakości, no to jest tak naprawdę ideał obiektywów dla youtuberów. Tak powiedzieć. Może spróbujmy go jeszcze naprawić do pełnej funkcjonalności. Jest taka możliwość, bo nie zrobiłem jednej rzeczy, bo podejrzewałem, że płyta główna miała trzy warstwy ścieżek. To była konkluzja poprzedniego filmu. Czyli jedna warstwa górna z jednej strony, gdzie były te rezystory, gdzie są te wszystkie konektory i tutaj idzie ta tasiemka, którą teraz wylutowałem. I tu jest... pokażę wam to pod mikroskopem, co tutaj będę wam tak z daleka wymachiwał tym. I jak widzicie, z tej strony, z której najbardziej szły roboty, miałem dwie warstwy. Jedną górną warstwę tutaj, to jest ta górna warstwa zdarta. Są dwie ścieżki, widzicie, trzecia to jest masa. I pod spodem, pod tą warstwą była druga warstwa, gdzie tu już no, było sporo tych ścieżek. Natomiast z drugiej strony tego nie zrobiłem. Tutaj patrząc na tą płytkę, jak była przecięta, połamana, to tutaj za bardzo nie widziałem drugiej warstwy ścieżek. Tutaj widziałem tylko tą górną warstwę, dlatego tutaj się nie wgłębiałem, tego nie rozwalałem, bo tutaj no, te rezystory muszę wywalić, to wszystko wyciąć, później to odbudowywać. I chyba to jest ten problem. Chyba to jest ten problem, że tutaj mamy również drugą warstwę ścieżek. Choć tego za bardzo nie widziałem tam, ale podejrzewałem w jednym momencie tamtego filmu. I nie wiem, gdzie ta ścieżka idzie, za bardzo tego nie widzę. Czy to jest ta pierwsza warstwa? To jest chyba pierwsza warstwa. Chyba to jest ten moment, żeby wywalić te rezystory i pójść po tej linii tutaj. O tutaj te rezystorki, wszystko wywalić, zerwać do drugiej warstwy i zobaczyć, co tam się kryje. Może jakaś ścieżka? Gdybyśmy mieli schemat, byśmy mogli sobie prześledzić, czy te rezystory, te linie sygnałowe, które idą gdzieś w głąb ścieżki, jak tutaj widzicie, to jest na połączeniu złamańca. Więc ogólnie ta przelotka mogła iść gdzieś do jakiegoś mikroprocesora, gdzieś tam dalej na tej płycie głównej, a nie akurat tutaj. Rozwalmy to, zobaczmy.
Jak widzieliście, troszeczkę z tym się bawiłem. Co ja w ogóle robiłem? Sprawdzałem, czy te przelotki, gdzie one w ogóle idą, czy jest przejście na tą dalszą stronę, czy tam w ogóle coś się dzieje, w ogóle czy jest przejście gdziekolwiek indziej. I mimo, że tutaj była jedna przelotka, to był chyba drugi od lewej, od mojej lewej drugi pin, który wydawał się, że jest w porządku, bo tam przelotka była już po tej stronie. Ta przelotka nie była bezpośrednio na tym złamaniu, było tam troszeczkę dalej. I gdy tam sobie to zjechałem, sprawdziłem z drugiej strony, znalazłem punkt, gdzie teoretycznie to powinno być, wyjść, bo tam nie było innych wyjść przelotek i tam nie było połączenia. To jest tutaj, gdzie ten drucik pociągnąłem. Tutaj panowie widzicie taki drucik pociągnięty. I to jest właśnie to miejsce, które sobie poprawiłem. Mogłem to uszkodzić tą przelotkę na przykład dłubiąc tam, ale nie sądzę. Wszystko inne jest w porządku. Wywaliłem te dławiki, wsadziłem normalne druty, już tam się nie bawiłem. No troszeczkę grzebania nie było, więc... Kurde, jak to zadziała! Jak to zadziała! Tutaj widzicie, że tutaj jedna tasiemka jest urwana, którą lutowałem dodatkowo. To jest to takiego tego bocznego guzika. Tutaj troszeczkę to jest za krótkie, już tam później nie chciałem tego poprawiać, bo skoro to i tak nie działało, to tam... Zostaw to na później. Okej. Dobra. Tak na sztukę złożone, bo... No tak na sztukę, że zaraz tego nie wsadzę. Gumka wyszła, ja! Gumka wyszła. Wy to widzieliście, ja tego nie widziałem. Czy działa przesłona? Teraz mam F7.1. Ha! Działa przesłona! I kurde, działa! Działa przesłona! Zobaczmy, czy działa autofocus, włącza nagrywanie. Co tutaj jest? Tak. Autofocus. No chyba działa! Weź tutaj, panie Miłosz, podejdź i mnie skameruj. Podejdź kawałek. O, urwiesz mnie! Łapie mnie? Łapie ostrość? Chyba tak. Podejdź bliżej. Łapie? Tak, no to wygląda. Zaraz, zobaczmy. No nie, no jest, kurde, działa. Działa. No działa. Ja nie mogę, przesłonka, pyk. Ciemniej, pyk, no kurde, wszystko działa! Naprawiłem to! Son of a bitch did it! Yeah! Anyway, last week... Ja pierd... Połamana płyta główna w pełni naprawiona! Obiektyw za 300 zł. Dzień dobry. Dobrze. Idę. Muszę iść włączyć pralkę, więc poczekajcie.
Dobra, spójrzcie, jak sytuacja wygląda, jak wyglądała, gdzie była ta cała usterka. Tutaj mamy ten rezystor, który nam po prostu tam do masy ściąga jakieś tam, żeby to było stabilne, powiedzmy. Rezystor terminacyjny. I tu jest ścieżka sygnałowa i ona idzie też tutaj. I tu jest ta przelotka. I ta, to przelotka troszeczkę ściąłem, żeby zobaczyć tak tutaj, czy coś tam jeszcze nigdzie nie ma w okolicy. Ale ta przelotka po prostu była pęknięta i nie łączyła. Wy to rozumiecie? A spójrzcie z drugiej strony, z perspektywy innej. To idzie stąd sygnał, idzie tutaj. I tutaj była ta przelotka, która szła w głąb płyty i nie łączyła. Tutaj puściłem drut dookoła tej płyty głównej. I tam te wyjście tej przelotki było na ścieżkę w drugiej warstwie. Nie na pierwszą warstwę, tylko na tą drugą warstwę. Taka kombinacja i sprzęcik działa. Teraz to czyszczę, składam. Może nawet przelutuję ten... Nie chcę mi się tego guzika przelutowywać. Bo do moich zastosowań... chyba mi się nie chce. Jeszcze się zastanowię. Składam to. Idę poszukać jeszcze tej jednej śrubki, której brakuje. Okej, jeszcze próbowałem zlutować ten kabelek, tą tasiemeczkę, to od tego specjalnego guzika tutaj, tylko i wyłącznie tego guziczka, ale już sobie dałem spokój, bo pozycja zlutowania tego była tragiczna, już tego guzika nie potrzebuję, to będzie obiektyw dla mnie, go nie sprzedaję, to jest obiektyw dla mnie, tego guzika w ogóle nie używam i sobie darowałem, żeby tam nie śmiecić, żeby tam nic się nie... To wiecie, operacja z tasiemką, mogę uszkodzić przypadkowo tą tasiemkę lub coś jeszcze, żeby coś mi kapnęło, sobie darowałem, bo po co mi to... dobra, podłączmy. Pyk. No i co? Zaraz sobie typu ustawiam wszystko. Patrzcie. Patrzcie państwo, przesłonka, no pięknie, pięknie działa. Ustawmy sobie tam... Tak chyba będzie dobrze, jak sądzicie. O, tak chyba jest ok. Trochę jaśniej. Ostrość na mnie. No cudo, cudo, naprawiony, kurka wodna, obiektyw za 300 zł, jak go kupiłem. I zarobiłem z 1600 zł lekko, mi się wydaje, jakbym kupował dla siebie. Zaoszczędziłem 1600 zł. Bardzo, bardzo pięknie. Bardzo pięknie. No, wszystko działa elegancko. Ostrość na każdej długości. Łapał ostrość? Bo nie widzę. No łapię. O, jestem ostry. Pięknie, pięknie, panowie i panie. Było widać moją nieprofesjonalnie zrobioną blendę tutaj. No cóż, nie produkują do świetlówek blend. Czy jak to tam się nazywa? Plastra miodu. Ej, słuchajcie, nadarzyła się okazja przetestować w polu, w akcji ten obiektyw, wiecie, bo na stole serwisowym wszystko działa pięknie, super, a jak się weźmie na robotę, to nie działa. Albo przestanie działać. Jeśli tu mieliśmy problem z komunikacją, to na przykład teraz jest wszystko ok, będziemy nagrywali i straci tą komunikację, to nagranie się zawiesi, coś się wykrzaczy, przestanie działać autofokus, przesłona, no wywali się. A dzisiaj Monika poprosiła mnie, żebym nagrał jakieś przedstawienie u niej w pracy, w przedszkolu, w szkole pracuje. Tak, nie w przedszkolu, chociaż tam też jest przedszkole. Więc moja zapasówka, 8-18 lejki, ale... Będziemy nagrywali, póki się będzie nagrywało tym oto obiektywem, naszym zrobionym Olympusem. Zobaczymy, czy będzie nagranie do kosza, czy coś tam będzie. Zobacz, przetestujmy to w akcji. Tak, a ty? Mhm. Zapraszam. Jeszcze. Kawa, latte. Boże, nie nagrywaj nic. Testuję kamerę, Monika. Wiesz, że ją naprawiłem ten obiektyw? Wiem. A skąd wiesz? Wiem. Skąd ty wiesz? Bo cię obserwuję. Gdzie? O, idzie mój Igorek. Zaraz go przejadę. Słodziaki. Dobra, idziemy. Zapraszam. Choćbyś już tam nie był, choćbyś sobie.
podsumowanie. Po przerwaniu, pęknięciu tej płyty głównej, dużo ścieżek musiałem przelutować, jak widzieliście na poprzednim filmie. Bardzo dużo ścieżek. Tutaj były cztery warstwy, dwie warstwy u góry i dwie warstwy na dole. Góra i dół, dlatego że ta warstwa dielektryka po środku jest zawsze troszeczkę grubsza. I ogólnie na tej warstwie górnej pod tymi rezystorami, co teraz robiłem, ta warstwa tak naprawdę w większości, w 99% była warstwą masy. Nie licząc przelotki, była jedna ścieżka, która nie szła w górę do tej warstwy górnej, tylko szła w dół do warstwy na dole i tam sobie jeszcze sprawdziłem, czy przewodzi to wszystko. Mogłem sobie to swobodnie sprawdzać. I jeszcze taki mały tip ode mnie. To cudeńko, czyli lampa UV, bardzo fajnie pokazuje, gdzie są ścieżki. W takim sensie, że to światło powoduje, że te ścieżki w laminacie są lepiej widoczne. Wystarczy tym poświecić i to tam się fajnie widać. No, więc ja się cieszę z nowego obiektywu, który będzie używany przeze mnie namiętnie, bo jest super ostry, możliwe, że ostrzejszy od mojej Leiki, którą mam teraz tutaj, która też była naprawiona. I co? Otwieram serwis optyczny. No to spoko, to pamiętajcie o moich ekipach, z którymi współpracuję, czyli Morelnet oraz TME. Również sklep, który niedawno do mnie dołączył, czyli Elzap. W nim znajdziecie meble warsztatowe, jak i biurowe, które tutaj mam i one są dobrej jakości. Polecam. Trzymajcie się, do następnego. Hej!